To bardzo miłe. Cieszę się, że zostanę patronem klasy sportowej tutaj w szkole podstawowej numer 7. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. To też oczywiście wiąże się z obowiązkami, ale myślę, że to są takie miłe obowiązki. Przeprowadzenie zajęć lekkoatletycznych i pokazanie, jak wygląda bieg przez płotki, myślę, że jest to coś, co chciałabym pokazać tym młodym, małym dzieciom. I coś, mam nadzieję, że też im pomoże to rozwijać swoją karierę też sportową tutaj w Szczecinku i tutaj w tej szkole. Cieszę się, że mogę pomóc i motywować właśnie młode, małe dzieci do tego, żeby właśnie uprawiały lekkoatletykę tutaj w Szczecinku, tutaj w tej szkole i mam nadzieję, że również przyczynię się do dobrych wyników sportowych. Dziewczynki akurat tu trenuję z klasy czwartej lekkoatletycznej, idzie to nam bardzo dobrze, a spotkałem Karolinę, akurat tak się zdarzyło, że Karolina w czasie naszych treningów też przyjeżdżała tutaj czasami na trening pod halę i zapytałem się po prostu, czy nie chciałaby ze mną współpracować, a już trochę się poznaliśmy, bo jakiś czas tu przyjeżdżała na treningi. I się zgodziła, więc się ucieszyłem. A dlaczego taki też pomysł? A dlatego, żeby motywować młodych ludzi, żeby był jakiś autorytet wśród dzieci. Zauważyłem, że dziewczynki, jak mieliśmy tam z dwa treningi, akurat się zdarzyło w tym samym czasie, no to wielkie oczy robiły, patrzyły, jak Karolina biega i że chciałyby tak biegać, czy mogą zrobić zdjęcie. Ja mówię, kurczę, no to świetny pomysł, zostanie patronem na naszej klasy. A Karolina jest osobą z wielkim sercem, bardzo pracowita, przyjazna i cały czas uśmiechnięta. Dzieci to widzą, więc to jest, uważam, że to świetny moment teraz właśnie, żeby miały takiego motywatora i osobę taką, która oprócz mnie będzie ich ciągnąć po prostu dalej.